Pierwsze takie osobiste spotkanie z Janem Pawłem II, chociaż ciężko mówić o osobistym spotkaniu wielotysięcznym, czy właściwie wtedy szacowało się, że liczba osób, która przyszła na mszę, którą Jan Paweł II odprawiał na Partynicach we Wrocławiu, to był rok 84, było spotkaniem rzeczywiście takim bardzo z oddali. Byliśmy ulokowani w dość dalekich sektorach, ale to, że byliśmy innego wyznania, nam zupełnie nie przeszkadzało. Poszliśmy tam z naszymi katolikami, ludzkimi kolegami i koleżankami, po prostu nawet powiem szczerze, nie tyle spotkać się z przywódcą religijnym czy autorytetem moralnym, co z postacią historyczną, która bardzo wiele znaczyła dla Polski. Ja mieszkałem we Wrocławiu, które było podówczas miastem silnie opozycyjnym, z ukrywającymi się przywódcami podziemia, i ten 84 rok, to spotkanie z Janem Pawłem II, było dla mnie okazją zobaczenia tego, że Solidarność nie umarła. Nagle znalazłem się w kilkuset tysięcznym tłumie, który był wypełniony transparentami Solidarności. Widać było, jak operatorzy kamer telewizji publicznej, jakie gigantyczne trudności mieli, żeby zrobić tak zwane szerokie plany, bo ponieważ wszędzie były gigantyczne transparenty Solidarności. Zresztą Jan Paweł II wtedy mówił o Solidarności w swojej homilii, pamiętam ją, i odnosił się do spraw tego. No, Polska była wtedy pod rygorem stanu wojennego, do przełomu roku 1989 było jeszcze 5 lat, ale widać było, że ten ruch oporu społecznego w Polsce funkcjonuje, i mogłem się o tym przekonać naocznie, bo nie zawsze w takim codziennym życiu mieliśmy do czynienia z Solidarnością. No, byliśmy wtedy ludźmi młodymi, ja byłem wtedy, już zaczynałem liceum ogólnokształcące, i było to naprawdę dość mocne przeżycie. Pierwszy mój artykuł związany z Janem Pawłem II to pielgrzymka w roku 91. Ja przyszedłem, pielgrzymka w roku 91, trzeba pamiętać, miała dwie części. Najpierw była tak zwana część warszawska, a potem Jan Paweł II przyjechał na Światowe Dni Młodzieży do Częstochowy. Tą pierwszą część pielgrzymki zapamiętałem, chociaż nie brałem w niej udziału jeszcze jako dziennikarz. Byłem na spotkaniu ekumenicznym w Kościele Świętej Trójcy w Ewangelickim Kościele w Warszawie, i to było dość duże rzeczywiście przeżycie, bo ta atmosfera tego spotkania była dość serdeczna, ale obserwowałem to jeszcze jako normalny człowiek, właśnie nie jako dziennikarz. Natomiast drugą część pielgrzymki już obserwowałem jako dziennikarz, jako reporter akredytowany przy pielgrzymce papieskiej, chociaż jeszcze nie w ramach takiego tak zwanego wolopapa, ale tylko jako jeden z kilkuset dziennikarzy, którzy brali udział właśnie w obsłudze tej wizyty papieskiej. Te Światowe Dni Młodzieży to było dla mnie, szczerze powiedziawszy, chyba jedno z największych przeżyć, jakie miałem do tej pory, dlatego że udało mi się załapać wtedy na tak zwany pult tarpanowy. Mianowicie była to rzecz, która zasadniczo przysługiwała tylko fotoreporterom i operatorom kamer. Natomiast dzięki temu, że mieliśmy dobre stosunki z Biurem Ochrony Rządu, oni czasami pozwalali na tą platformę odciągnioną na tarpanie właśnie w samochodzie półciężarowym wejść ludziom, którzy nie mieli ani kamery, ani nie mieli aparatu fotograficznego. I jechaliśmy za orszakiem papieskim, tuż za papą mobilną, przez Aleję Najświętszej Marii Panny w Częstochowie, i to było naprawdę porażające doznanie, bo tam było chyba z milion ludzi wiwatujących, i Jan Paweł II był jeszcze wówczas w bardzo dobrym stanie zdrowia. My potem zajechaliśmy od strony wałów i udaliśmy się na trybuny dziennikarskie, natomiast Jan Paweł II wchodził po stopniach ołtarza na wały jasnogórskie, i to było coś niesamowitego, bo ci ludzie, którzy stali dość daleko, mogli go widzieć tylko jako mały punkcik, ale z każdym stopniem, który on pokonywał w górę, kiedy ukazywał się coraz większej ilości osób, mimo że, no, podkreślał, on był dla nich tylko małym jednym punktem, ten entuzjazm tłumów rósł, i to było, no, coś, co naprawdę chwytało za serce. Zresztą nie tylko mnie chwytało to za serce, bardzo wielu ludzi, i obserwowałem kolegów dziennikarzy z prasy zachodniej, no, którzy byli rzeczywiście pod olbrzymim wrażeniem tego polskiego entuzjazmu i tego podziwu dla Jana Pawła II. To było rzeczywiście coś bardzo pięknego.
W 1997 roku, kiedy w redakcji trwały przygotowania do obsługi pielgrzymki papieskiej, zdaliśmy sobie sprawę, że będzie ona miała tak wielki rozmach, że jeden dziennikarz akredytowany przy pielgrzymce papieskiej nie będzie w stanie ogarnąć całości, bo tak jak do tej pory będzie musiał brać udział w co drugim wydarzeniu, a bardzo nam zależało na tym, żeby jedna osoba miała możliwość pooglądania tego dokładnie, jak to wygląda. Pielgrzymki zawsze przygotowywał team reporterski, to się składający się z fotoreporterów i dziennikarzy piszących, i to było zawsze kilka osób. Natomiast nigdy nie mieliśmy możliwości wcześniej, żeby jedna osoba była w stanie zobaczyć całą pielgrzymkę od początku do końca, od wylotu z Rzymu do przylotu z Rzymu, i wtedy okazało się, że istnieje taka szansa, jak dostanie się do Volo Papale. Volo Papale po włosku znaczy lot papieski po prostu, ale jest to specjalny pool dziennikarzy, specjalna grupa dziennikarzy, którzy mają okazję towarzyszyć papieżowi wszędzie. To znaczy właśnie wylatują z Rzymu i następnie obsługują prawie każdy punkt pielgrzymki papieskiej, dzięki temu, że nie będąc członkami orszaku papieskiego, bo w skład niego nie wchodzą dziennikarze, towarzyszą temu orszakowi papieskiemu na każdym miejscu. Podróżują helikopterami zamiast autobusami, dzięki czemu mają możliwość ogarnięcia całości wydarzenia, jakim jest pielgrzymka papieska. No i zadzwoniliśmy do katolickiej agencji informacyjnej, która od chwili powstania zawsze była odpowiedzialna w Polsce za opiekę nad Volo Papale, i zapytaliśmy się, jaka jest w ogóle szansa, żeby dostać się do tego poolu, elitarnego poolu dziennikarzy dla dziennikarza z Polski. No, początkowo to wywoływało pewne kontrowersje, ponieważ Volo Papale zasadniczo było zastrzeżone dla ludzi, którzy byli akredytowani przy Watykanie, przy Stolicy Apostolskiej, przez Sala Stampa, przez biuro prasowe. I myśleliśmy, że tej akredytacji nie dostaniemy, ale okazało się, że istnieje taka szansa, że media, które będą uznane za media ważne, no, oczywiście po opłaceniu wszystkich kosztów, bo to nie jest tania impreza, będą mogły dostać się do Volo Papale. No i w ten sposób, jako pierwszy polski dziennikarz, uzyskałem akredytację Volo Papale, co było rzeczywiście bardzo prestiżową rzeczą i przedmiotem zazdrości ze strony innych kolegów, do tego stopnia, że kiedy Gazeta Wyborcza zorientowała się, że istnieje taka możliwość, to na gwałt zaczęli załatwiać akredytację dla swojego dziennikarza, dla Mikołaja Luizyta, i byliśmy wtedy we dwójkę, plus jeszcze fotoreporter Gazety Wyborczej Sławek Kamiński. Dostanie akredytacji Volo Papale okazało się w sumie dość łatwe. To znaczy, nie wiem, czy każdy by tą akredytację dostał, czy wystarczyło zapłacić pieniądze, żeby dostać właśnie tą specjalną akredytację. Myślę, że nie. Myślę, że media pewnie niechętne Kościołowi, czy też wrogie Kościołowi, raczej by takiej akredytacji nie dostały. Przede mną nie stawiano żadnych wymagań, czy to moralnych, czy zawodowych, czy jakichkolwiek innych. Na pewno byliśmy bardzo dokładnie sprawdzeni pod względem bezpieczeństwa, zwłaszcza że wtedy, w 1997 roku, pojawiały się pogłoski o możliwym zamachu na papieża w czasie właśnie pielgrzymki do ojczyzny. Była taka plotka, czy też niesprawdzona informacja, że jakiś Ukrainiec planował zamach na Jana Pawła II, i te względy bezpieczeństwa były jeszcze wyższe niż były w czasie poprzednich pielgrzymek. One zawsze były wysokie standardy bezpieczeństwa w czasie pielgrzymek zachowywane, a tutaj były jeszcze podniesione te standardy bezpieczeństwa do tego stopnia, że kiedy wylatowaliśmy z Rzymu, z lotniska Ciampino, na pasie startowym towarzyszyły nam dwa transportery opancerzone, a do granic Wołu byliśmy odprowadzani przez myśliwce. Więc to było rzeczywiście jakiś tam duży wyjątek, bo zazwyczaj aż tak z dużych środków bezpieczeństwa się nie stosowało. W Polsce te środki bezpieczeństwa, wylądowaliśmy w Wrocławiu, również były bardzo surowe, ale na szczęście właśnie ludzie, którzy byli w Volo Papale, nie podlegali aż takim rygorom, które powodowały, że dużo czasu się
traciła na kontrolę pirotechniczną. Na przykład zasadniczo dziennikarz z normalną akredytacją musiał być minimum 2 godziny przed rozpoczęciem celebry. Nas czasami wpuszczano rzeczywiście w ostatniej chwili po drobiazgowej, ale nie tak drobiazgowej kontroli, jak w przypadku innych uczestników tej pielgrzymki. Ludzi, którzy się znajdowali w sferze zero. Bo to, co daje jeszcze właśnie możliwość bycia w Walopapale, to to, że się zawsze znajduje dla dziennikarzy z Walopapale, dla fotoreporterów w polu zerowym tak zwanym, czyli ten, który pozwala na bezpośredni kontakt wzrokowy z papieżem czy z jego otoczeniem. I to jest rzecz bardzo pozytywna, dlatego że ma się rzeczywiście dostęp do całego orszaku papieskiego. Można się zapytać na bieżąco rzecznika prasowego, wówczas był nim Joaquín Navarro Valls, o rzeczy nas interesujące, czy uzyskać jakieś plotki, której plotki, czy też jakiegoś takiego, jak to my mówimy, newsa, którego nie mieli szansy uzyskać ludzie pozostający bez kontaktu właśnie z orszakiem papieskim. I to jest rzecz bardzo pozytywna. Zresztą potem obsługiwałem pielgrzymki już nie w ramach Walopapale i te znajomości z Walopapale mi się bardzo przydały, dlatego że ci ludzie pamiętali mnie z tego 97 roku, pamiętali, że byłem członkiem tego zespołu i też parę rzeczy to ułatwiało, chociażby właśnie kontakt z rzecznikiem prasowym Watykanu. Jeżeli człowiek decyduje się na pracę w ramach Walopapale, to oznacza de facto, że nie będzie wiele spał. Oznacza to, że towarzyszy de facto papieżowi na właściwie prawie w każdym miejscu, również często w ceremoniach nieoficjalnych. Mamy okazję brać udział w tych, w których nie biorą tłumy wiernych. To oznacza, że trzeba po prostu polecieć do Rzymu. My wylądowaliśmy w Rzymie tuż przed Bożym Ciałem, więc mieliśmy też okazję wziąć udział w mszy na Lateranie, gdzie zresztą byliśmy zdumieni, jak niski poziom bezpieczeństwa był tam zapewniony papieżowi w porównaniu z tym, co było w Polsce, bo nie mając jeszcze wtedy watykańskich akredytacji, dostaliśmy się do pulu zerowego absolutnie bardzo blisko ołtarza w obecności Jana Pawła II, którego mieliśmy na wyciągnięcie dłoni. I po tym Bożym Ciele Jan Paweł II właśnie wystartował z rzymskiego lotniska na pokładzie właśnie wtedy Alitalia, bo jest taka zasada, że zawsze linie rodzime, czyli włoskie, go gdzieś przywożą, a odwożą linię kraju, który odwiedzał, i w jedną stronę polecieliśmy właśnie Italią, Alitalią. Krótko tam papież nas pozdrowił na pokładzie samolotu w 97 roku. Był jeszcze w o wiele lepszym stanie niż później, chociaż też już się nie czuł najlepiej. Przypomnę, że to była ta pielgrzymka, w czasie której stracił przytomność i uderzył o róg mebla i potem w zamości się pojawił z plastrem na czole, ale mimo wszystko było to osobą kontaktową. No i zawsze w czasie takich pielgrzymek była jakaś okazja, że no, nie na długą rozmowę, bo wszyscy chcieli oczywiście z Janem Pawłem II rozmawiać, no ale taki wspólny lot, czy właśnie potem dopuszczenie do pulu zerowego powodowało to, że się miało osobisty kontakt z Janem Pawłem II. To były rzeczywiście chwile zupełnie niezapomniane. Ciężko jest różnicować obsługę pielgrzymki papieskiej jako dziennikarz Walopapale, jako dziennikarz, który pracuje w normalnej, przy pomocy normalnej akredytacji. Obie sytuacje mają swoje wady i swoje zalety. Wadą Walopapale jest niewątpliwie to, że jest to bardzo intensywny czas, który nie pozwala czasami na pomyślenie nad lepszym sformułowaniem tekstu, ponieważ no, żyje się w gigantycznym pędzie. I drugą wadą jest to, że de facto jest człowiek odcięty od normalnych ludzi. Znaczy, będąc poniekąd członkiem orszaku papieskiego, no jest się tylko i wyłącznie w tych pulach zerowych i ma się umiarkowany kontakt z normalnymi wiernymi. Jeżeli chcemy dać całościową relację z papieskiej celebry, czy tą z mszy, czy z nabożeństwa, czy z beatyfikacji, dla dziennikarza zawsze jest marzeniem wejść w tłum tych ludzi i zobaczyć, jak oni to odbierają i porozmawiać z ludźmi. Walopapale to w znacznym stopniu ogranicza, chociaż nie wyklucza zupełności, bo
również ludzie, którzy dowodzą Wolopop, ale mają pojęcie o potrzebach dziennikarskich. Często bywało także pod nadzorem jednego z pracowników Sala Stampa, człowiekiem, który rządzi Wolopop, czyli Wikiem, Belgiem, który jest tam panem życia i śmierci w Wolopop. Mogliśmy pod jego nadzorem udawać się, żeby porozmawiać z ludźmi, czy też podejść właśnie do, przynajmniej do tych pierwszych rzędów wiernych, żeby z nimi zamienić parę słów. Wadą obsługi dziennikarskiej, jeżeli chodzi o normalną akredytację, jest niemożliwość uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach. Trzeba rzeczywiście wtedy wybierać, w czym się chce uczestniczyć, i to jest wybór zawsze zły, dlatego że de facto każde spotkanie z Janem Pawłem II ma swoją specyfikę, ma swoją dynamikę i czasami wydarzenie jest pozornie istotne, zamienia się w wydarzenie, które nagle dostaje takiej dynamiki, że wszyscy inni, jakim się potem opowiada, że byliśmy tam, to żałują. Taka sytuacja miała w 1997 roku miejsce, gdzie większość dziennikarzy, musząc wybierać w jednym dniu trzy miejsca celebry, Poznań, Legnicę i Gorzów Wielkopolski. Gorzów Wielkopolski był na końcu i większość rasowych reporterów wybrała albo Legnicę, albo Poznań, zrezygnowali już z Gorzowa Wielkopolskiego. Tymczasem to, co się działo w Gorzowie Wielkopolskim, było porównywalne do tego, co się potem działo w Zakopanem, a było o wiele bardziej, o wiele mniej relacjonowane w mediach, ponieważ tam nie byli w stanie dotrzeć wszyscy najlepsi dziennikarze. Ja dzięki temu, że byłem w Wolopopale, no już sam przylot tam, kiedy obserwowaliśmy z helikoptera te tłumy zbliżające się na miejsce celebry, a potem właśnie spotkanie z papieżem, który wszedł w dialog z ludźmi, którego telewizja czy żadne inne medium nie jest w stanie tak dokładnie oddać, bo to były rzeczy, które były niewychwytywalne przy pomocy elektronicznych środków przekazu. Tam trzeba było po prostu być, żeby o atmosferze tego spotkania opowiedzieć. Tak zdarzało się bardzo często, że wydarzenia, które uważaliśmy za nieistotne, zamieniały się w wydarzenia pierwszoplanowe, a wydarzenia, które uważaliśmy za bardzo istotne, nie miały takiego wydźwięku. Tak było na przykład w Wadowicach. Ja co prawda miałem okazję uczestniczyć w obu tych wydarzeniach, bo najpierw w czasie tego słynnego kremówkowego spotkania z Janem Pawłem II dostaliśmy tak zwane pule. To są miejsca na poszczególne bilety, na poszczególne wydarzenia. I często jest tak, że jak się na przykład dostanie, że papież odwiedza swój kościół i przygląda się swojej szczelnicy w Wadowicach, to już potem nie można być w tłumie ludzi, którzy będą słuchać papieża. Mnie się udało te dwie rzeczy zrobić, ale była część kolegów, która bardzo liczyła na to osobiste spotkanie, bo wtedy jest okazja, kiedy papież idzie sam bez udziału wiernych, że coś powie, że coś zobaczy, i potem już nie byli na tych słynnych kremówkach. Ja dzięki też swoim jakimś tam znajomościom i temu, że byłem znany w tym środowisku ludzi piszących o Janie Pawle II, miałem okazję uczestniczyć w tych obu wydarzeniach, no a tak naprawdę tego, co się działo w Wadowicach, nikt się nie spodziewał, że to spotkanie będzie miało taki przebieg, że papież nagle zrezygnuje z takiego górnolotnego przesłania, a odda się wspomnieniom. To było coś, rzeczywiście my żeśmy siedzieli tam, jak to się mówi, ze szczękami do ziemi, patrzyliśmy, co się dzieje, ludzie watowali, śpiewali tą piosenkę słynną, a później to jest miasto moje, Wadowice, i to żadna telewizja nie jest w stanie tego oddać, tam po prostu trzeba było być, i będę się zawsze do końca życia cieszył, że tego typu rzeczy, obserwowanie tego typu rzeczy zdarzało mi się na żywca, a nie przy pomocy telewizji. Pierwszą szansę na zamienienie kilku słów z Janem Pawłem II mieliśmy jako dziennikarze w 1991 roku. Jan Paweł II odwiedzał wtedy swoje miasto rodzinne Wadowice i był wtedy przy chrzcielnicy, przy której został chrzczony, i tam zostało wpuszczonych kilku dziennikarzy, między innymi Grzegorz Polak, ówczesny dziennikarz Gazety Wyborczej. No i w pewnym momencie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że papież
już odbył tą swoją wizytę właśnie przy Chrzcielnicy i nagle zaczął iść w naszą stronę i to była rzecz, której się nikt nie spodziewał, bo tego nie było w planie. Podszedł, zamienił parę słów i to były takie momenty, że nawet najbardziej wyszczekani dziennikarze zamiera im język w gębie i nie potrafią nic powiedzieć. Pierwszy się właśnie przebudził Grzegorz Polak i się zapytał: Ojcze Święty, jak tam zdrowie? Takie typowe pytanie do Jana Pawła II. Jan Paweł II się na niego popatrzył i mówi: jakoś łazimy. I to był cały wywiad, który Grzegorz wtedy przeprowadził z Janem Pawłem II, ale Jan Paweł II na ogół w tego typu sytuacjach chciał się dowiedzieć, skąd ktoś pochodzi, dla jakiego medium pracuje i zawsze znajdował jakieś takie słowo w sumie chyba osobiste, bo jak się tam dowiadywał na przykład, że jestem luteraninem, to wspominał, że znał jakiegoś księdza luterańskiego w Krakowie, czy to w Warszawie. I to były rzeczy takie miłe, że mimo, że on był na takim jakimś piedestale, to zawsze usiłował nawiązać w takich przypadkach jakiś rodzaj osobistego kontaktu, co robiło wrażenie. Każdy wtedy się czuł jakoś specjalnie doceniony. Zdawał sobie sprawę, że jest jednym z milionów ludzi, którzy witają papieża, czy mają okazję uścisnąć mu dłonie, ale mimo wszystko ten osobisty kontakt był. Ja już nie pamiętam, za którym razem mieliśmy tak szansę troszeczkę dłużej pogawędzić, co oznaczało 30, a nie 15 sekund tak naprawdę, bo to nie były rozmowy długie. Pamiętam, że w Prokocimiu była taka dość wstrząsająca w 91 roku scena. Jan Paweł II otwierał szpital, który dostał jego imię i tam było spotkanie z dziećmi. Duża część dzieci była po chemioterapii pozbawiona włosów i tam było widać, że Jan Paweł II jest poruszany. No i w pewnym momencie, chociaż to też nie było w planach, bo było tylko w planach, że delegacja dzieci będzie z nim miała okazję rozmawiać. W pewnym momencie Jan Paweł II ruszył w stronę dzieci z sektora dziennikarskiego. Jednocześnie tam było dość mało dziennikarzy spotkanych. No i można było z nim krótko porozmawiać na temat tego, jak wielkie wrażenie to na nim wywarło. Zresztą na nas tak samo duże wrażenie to wywarło, jak i na tych dzieciach chorych. I no, było widać, że rzeczywiście jest przejęty tym, co te dzieci często ciężko chore spotyka. A z drugiej strony te dzieci też pokładały w nim jakąś ufność, jakąś nadzieję, nawet na cud, nawet na wyzdrowienie. To było tam widać, to też było bardzo przejmujące. Relacjonowanie pielgrzymek jest rzeczą ciężką, dlatego że przekazanie tego, co się zobaczyło, czy tego, co się odczuło, w momencie, w którym się adresuje swoje przesłanie do ludzi, którzy mieli na ogół szansę obejrzenia to w telewizji bądź na żywo, brania udziału w jakimś wydarzeniu, jest dość ciężkie. To znaczy przekazanie sensu, atmosfery przy pomocy pióra wymaga używania innych środków niż zazwyczaj się używa. Dziennikarz zasadniczo powinien być człowiekiem bardzo zobiektywizowanym i starać się patrzeć na wszystko z zewnątrz. Relacjonowanie pielgrzymek zawsze miało inny charakter. Miało zawsze charakter bardzo emocjonalny, co część ludzi na świecie uznałoby za brak profesjonalizmu w tym zawodzie, natomiast w tym przypadku tak to nie było. To znaczy to, żeby oddać emocje, jakie towarzyszą, czy towarzyszyły spotkaniu z Janem Pawłem II, to była rzeczywiście duża sztuka. To, żeby opisać, jak się spotykał z chorymi dziećmi, czy jak się spotykał z inwalidami, czy z więźniami, były tam rzeczy, których kamera nie była w stanie wychwycić. Czy też na przykład jego spotkania ze znajomymi. Pamiętam taką jedną rzeczą, która dla mnie zrobiła duże wrażenie, to kiedy Jan Paweł II przyszedł do kaplicy Jasnogórskiej, zbliżał się do obrazu Czarnej Madonny. Po drodze były dwa rzędy ławek, gdzie dostrzegł kilku swoich znajomych z lat krakowskich jeszcze, ludzi też już dosyć sędziwych.
podszedł do nich. I tego nie było widać w żadnej telewizji, żadnym radiu, mimo że mikrofony są dzisiaj dość dobre. Po prostu wszyscy stali za daleko, a my, dziennikarze pieszczący, mieliśmy szansę, żeby być blisko i usłyszeliśmy, jak Jan Paweł II sobie żartuje w sposób prywatny. I do tego stopnia go coś rozbawiło, że zaczął się zanosić śmiechem. I ten śmiech Jana Pawła II, taki rzeczywiście głośny, no to było dla mnie coś, no, bo człowiek widzi Jana Pawła II, tego papieża, który jest owszem dobrotliwy, owszem jest, ma poczucie humoru, ale nagle zobaczenie papieża, który się zanosi ze śmiechu z jakiegoś dowcipu opowiedzianego przez starego kolegę i poklepuje go po ramieniu czy przytula, no to robiło wrażenie. Tego się nie da ukryć, no, tego nie mogła zrelacjonować żadna telewizja czy żadne radio, bo byli za daleko i nie widzieli, co się działo, a my mieliśmy okazję widzieć, jak Jan Paweł Draghi reaguje na swoich przyjaciół, no, w bezpośrednim kontakcie, i to też było bardzo fajne. Dla mnie wiele z tych przesłań papieskich miało olbrzymie znaczenie. Znaczy, pewne rzeczy, których ja nie dostrzegałem, były dla mnie zdumiewające, jak mógł je zauważyć Jan Paweł II, ten człowiek z Watykanu, mieszkający w pałacu. To były rzeczy, które były bardzo kontrastowe. Spotkanie z więźniami w Płocku, spotkanie z bezdomnymi, spotkanie z chorymi. To, że on, będąc tak wysoko, zawsze schodził tak nisko. I to było właściwie w czasie każdej pielgrzymki zdarzały się takie wydarzenia. Przypomnę, że w dniu, w którym miał przeznaczony na odpoczynek w opactwie w Wigrach, nie wytrzymał oczywiście w czasie tego odpoczynku i wsiadł w samochód i ruszył z orszakiem papieskim odwiedzić jedną ubogą rodzinę mieszkającą na Suwalszczyźnie. To zresztą była moja największa klęska dziennikarska, ponieważ ja akurat nie brałem udziału w tym wydarzeniu. Mieliśmy przecież, że Jan Paweł II tego dnia będzie zupełnie gdzie indziej i że to będzie to niezapowiedziane wydarzenie, i tkwiłem przez całą noc w krzakach, czekając, aż rado pojawi się tam Jan Paweł II z wycieczką. Natomiast kiedy wreszcie moja komórka zaczęła działać, okazało się, że pół redakcji do mnie wydzwaniało, że mam się natychmiast zjawić w Wigrach, i jechał przez to dziennikarz z Warszawy, żeby obsłużyć tą wizytę prywatną. Więc tego typu rzeczy też się zdarzały. Jan Paweł II był osobą nieprzewidywalną. Naprawdę często, jeżeli się obserwowało, a dziennikarze dostawali teksty homilii z wyprzedzeniem, było widać na przykład, jak modyfikuje tekst homilii przygotowany przez inną osobę, tak żeby odpowiadało to temu, co myśli, czy też nastrojowi danej chwili. Że bardzo często zdarzało się, że odchodził od tekstu, który miał napisany, a pod wpływem tego, co się działo na miejscu celebry, mówił rzeczy od siebie, i to były całkiem duże pasusy i często właśnie bardzo głęboko religijnie, teologicznie czy też moralnie. To była niezwykła umiejętność. Mnóstwo słów Jana Pawła II robiło na mnie duże wrażenie. Jedną z takich rzeczy, która też jakoś się nie przebiła do mediów, bo dziennikarze często oczekują czegoś nadzwyczajnego, takiego jak spotkanie z Zakopanym, że górale będą składali hołd, pięknie będą śpiewali, pewne przesłania uciekają. Dla mnie jedną z takich najbardziej wstrząsających homilii była homilia w Legnicy w 1997 roku, która była homilią o ludziach pracy. Nagle ja zauważyłem, że w moim życiu dziennikarskim istnieją całkiem spore obszary, o których ja nie mam pojęcia dzięki tej homilii, że są zjawiska, których ja nie byłem w stanie zauważyć, obracając się w sposób naturalny wśród jakichś polskich elit politycznych, społecznych. Pewne rzeczy mi uciekały, los ludzi pracy nie był rzeczą, która stanowiła dla mnie przedmiot żywego zainteresowania dziennikarskiego. Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, że są ludzie w Polsce, którzy choć mają pracę, to źle im się dzieje, i że jest całkiem spora liczba bezrobotnych. To, że on się za nimi potrafił ująć, było rzeczą, która robiła wrażenie.
Myśmy mieli w większości mediów, w których pracowałem, taki zwyczaj, że homilię Jana Pawła II przedrukowywało się w całości, oczywiście po porównaniu z tekstem wygłoszonym. Każdy dziennikarz mniej więcej godzinę przed rozpoczęciem celebry dostawał tekst homilii. Dziennikarze, którzy byli w Volo Papale, dostawali ją wręcz poprzedniego dnia, także była się szansa przygotować do tego, co powie Jan Paweł II. I myśmy tą szansę na ogół wykorzystywali. To znaczy raz wykorzystywaliśmy drukując tę homilię w całości, żeby nasi czytelnicy mogli sobie coś takiego zachować na pamiątkę, chociaż one potem też wychodziły oczywiście w wersjach książkowych, ale zawsze w czasie pielgrzymek papieskich wszystkie gazety notowały zwiększony nakład, bo ludzie chcieli te rzeczy mieć również na pamiątkę tych pielgrzymek. I problemem było zawsze dopasowanie tego do rzeczywistości. To znaczy, ja sobie zdałem sprawę z tego, jak nasze dziennikarstwo jest ubogie, kiedy w 97, będąc w Volo Papale, rozmawiałem z kolegami zagranicznymi, którzy rozrabiali na wszystkie strony homilie o pracy z Legnicy, i zdałem sobie sprawę, kiedy oni mnie pytali, że jest mnóstwo pytań, na które ja nie potrafię odpowiedzieć, kiedy mnie pytali o dokładny wskaźnik bezrobocia w Polsce, potem o dokładny wskaźnik bezrobocia w legnickim ówczesnym województwie. To było coś niesamowitego, jak oni głęboko traktowali te papieskie homilie czy przemówienia, jak bardzo usiłowali to odnieść do aktualnej sytuacji. Myśmy zawsze uważali, że kazanie homilia to jest coś, co jest górnolotne, co ma dość umiarkowany związek z rzeczywistością, co jest przede wszystkim teologiczne. Jan Paweł II w swoich wystąpieniach pokazywał, że takie myślenie o kazaniu czy o przemówieniu papieskim jest czymś z naszej strony dziennikarskiej anachroniczne, ponieważ on mówił do ludzi, on mówił o ich problemach, z którymi oni się stykali na co dzień. To były problemy praktyczne, na które on próbował znaleźć religijną odpowiedź.